Przez wiele stuleci człowiek rozwijał język, aby móc powiedzieć to, co pomyśli głowa, aby móc przekazać finezję, subtelność. Te maleńkie różnice między emocjami, między kolorami, między barwami i w miarę rozwoju kultury, sztuki, wymyślił wiele nowych słów, wiele nowych określeń. W miarę zapożyczania z obcych języków innych słów, rozbudował swój język. Kiedyś ludzie podobno na początku swojego istnienia znali tylko kilkadziesiąt lub kilkaset słów i też się porozumiewali. Żeby rozumieć inny język, wystarczy tysiąc słów i człowiek zaczyna rozumieć. To po co ta reszta? Może po to, żeby poczuć więcej i pełniej. I czasami się tak zdarza, coraz częściej się tak zdarza, bynajmniej nie chcę tutaj nikogo wskazywać, ale przynajmniej dowiedziałem się, że bynajmniej nie wszyscy, ale przynajmniej jakaś część społeczeństwa odróżnia bynajmniej od przynajmniej. Podobnie jak jakaś część społeczeństwa odróżnia jeszcze od akurat, od dokładnie. Bo akurat są tacy, którzy dokładnie odróżniają, ale nie dokładnie są tacy, którzy akurat odróżniają.